No witam, witam. Ja jestem oczywiście Goldzor, a dzisiaj, moi drodzy, jestem świeżo po rozmowie z twórcami Call of Duty Warzone i mam dla was bardzo dobre i ciekawe informacje odnośnie nowej aktualizacji właśnie do tej gry. Dobre szczególnie dla graczy na myszce, bo tutaj no, skupili się twórcy pod wieloma względami nad no, po prostu poprawieniem tej jakości gry na myszce, co oczywiście nie oznacza, że nagle myszka będzie głównym inputem, bo tak w serii Call of Duty raczej już nigdy nie będzie i przynajmniej ja mam taką też nadzieję, ale nie mam nic przeciwko temu, żeby jakoś tę jakość gry na myszce ludziom na tym inpucie poprawiać. Także moi drodzy, zostawcie łapkę w górę, zostawcie subskrypcję na kanale, żeby chociażby tego typu materiały was nie omijały, bo jestem jednym z nielicznych twórców w Europie, który ma dostęp do tego typu informacji przedwcześnie. Jak coś, to cały ten call z twórcami skupiony był właśnie wokół content i zmian, które nadciągają w sezonie drugim. Było tam też troszkę powiedziane o przyszłych sezonach i mniej więcej planach na nie, natomiast tych informacji nie mogę wam powiedzieć, bo jest na to embargo, a rzeczy, o których teraz mówię, embargo schodzi w momencie, gdy ten materiał się pojawia. No niestety, bądź stety, te embargo obowiązują, można spotkać się z karą pieniężną za niewywiązywanie się z, że tak powiem, no po prostu tego embargo, albo po prostu wylecieć z tego typu coli, więc gra nie jest warta w żadnym stopniu świeczki, bo nie było tam jak coś żadnych informacji, z którymi nie mógłbym się doczekać, aż się z wami podzielę. Raczej takie, wiecie, rzeczy, których może się gdzieś tam spodziewać, może niektórych troszkę mniej, ale nie są to też jakieś game changery, więc spokojnie. Także moi drodzy, skupmy się może na rzeczach takich stricte balansujących, zmieniających gameplay. Na razie będą to rzeczy, które dotyczą multi MW3, ale to jest o tyle ważne, że dużo osób też gra w te rankedy multi, więc to będzie miało impact właśnie na nagraniu tych rankedów. Poprawiają, moi drodzy, a w zasadzie zmieniają, przyspieszają regen życia. Wcześniej to życie odnawiało się 4 sekundy, w tym momencie życie będzie się odnawiało 3 sekundy. Zmiana podyktowana jest tym, że teraz będziemy odnawiali 75 życia na sekundę. Wcześniej to było 40, tak jak tutaj twórcy podali nam na prezentacji. Kolejna rzecz, zmniejszony melee zasięg, czyli zmniejszony zasięg broni do walki wręcz, czyli walenie kolbą albo jakimkolwiek innym, inną bronią, której używamy do walki wręcz, ten zasięg jest mniejszy, będzie ciężej po prostu dojść do zasięgu, w którym połączy to uderzenie z przeciwnikiem. Więc jest to bardzo dobra zmiana, to dotyczy też już Warzone i od teraz wszystko, co powiem, dotyczy już Warzone, bo te rzeczy z HP dotyczyły multi, a teraz już wszystko Warzone. Także moi drodzy, myszki bardziej precyzyjne. Dokładnie tak brzmiał podpunkt, pod którym zaraz będą wymieniane rzeczy. O co dokładnie chodzi? Jednym z głównych problemów, pomijając aim assista, ale myślę, że ci lepsi gracze na myszce raczej skłaniają się ku tezie, że prócz aim assista są dużo gorsze rzeczy dla myszkowców niż sama siła aim assista. No i właśnie te zmiany mają dotyczyć tych innych rzeczy. Tutaj nie ma żadnego nerfa aim assista, niestety. Fajnie by było, gdyby za to się też zabrali, żeby oddzielić tych faktycznie dobrych graczy na padzie od żuków, którym przypadkowo gdzieś tam skleimy aim assist. Ale słuchajcie, w kwestii poprawy jakości zgrania na myszce, zmiana dotyczy tego, że totalnie usunęli crosshair sway hipfire, czyli w wielkim skrócie to, co widzicie podczas celowania i ogólnie jakby patrzenia, mając wybraną broń, wcześniej zawsze troszkę gdzieś tam pływało, nie? Zawsze ten ekran był po prostu niedobrze wyśrodkowany, w sensie takim, że co chwilę były jakieś mikroruchy na ekranie, które szczególnie graczom na myszce, którzy nie mają tego wspomagania celowania, utrudniały trakowanie, strzelanie tam, gdzie chcą strzelać. To były takie niepotrzebne, pseudorealistyczne rzeczy, no, które były po prostu, no jak już powiedziałem, niepotrzebne i totalnie psujące, że tak powiem, możliwość
precyzyjnego strzelania w wielu wypadkach, szczególnie graczom na myszce. Także ten Crosshair Sway Hipfire został totalnie usunięty, a bardzo mocno, moi drodzy, zmodyfikowali, tutaj trzeba to rozumieć jako zmniejszyli, ADS Idle Sway, czyli dosłownie to pływanie celownika, gdy celujecie. Teraz po prostu oni to pokazywali na przykładzie dwóch klipów, przed i po tej zmianie. No i przed faktycznie ten celownik, gdy się celowało, no to wiecie. Troszkę lewo, prawo, góra, minimalne to były ruchy oczywiście, ale troszkę on tam pływał, natomiast po tym update'cie on praktycznie stał w miejscu. Dalej tam było widać minimalny ruch. To nie jest tak, że cyk, jak w CS-ie, że celownik stoi w miejscu. Tam, gdzie celujecie, stoi w miejscu. On dalej tam bardzo minimalnie się poruszał, ale to była bardzo duża zmiana. I uwierzcie mi, gracze na myszce na pewno odczują zmianę i będzie im się łatwiej trakowało, będzie im się łatwiej precyzyjnie strzelało tam, gdzie chcą strzelać. Także jest to bardzo fajna zmiana dla ludzi na myszce. No i co? No mam nadzieję, że to granie na myszce troszkę przyjemniejsze będzie. Oczywiście dalej jest mnóstwo problemów, no ale przynajmniej coś tam jest adresowane i ewidentnym przykładem na to są te zmiany. Z tego co wiem, no tam Ted Timmins z Raven Software naprawdę wziął się do roboty w kontekście poprawienia tej jakości z grania na myszce, więc jeżeli macie komuś dziękować, to prawdopodobnie jemu, bo myślę, że jemu bardzo na tym zależy, a wydaje mi się, że on nawet nie gra na myszce, także bardzo miło z jego strony. Moi drodzy, kolejne rzeczy już dotyczą stricte rzeczy kontentowych. No i tutaj też jest to dosyć ciekawie, bo słuchajcie, zacznę od tych rzeczy poprawiających jakość grania ogólnie w Warzone, czyli tak zwane quality of life changes. I tutaj, moi drodzy, z głównych zmian doczekały się na przykład powiadomienia o nalocie, a w zasadzie zasięgu nalotu. Od teraz, gdy będzie nalot na waszą pozycję, to znaczy, że gdy wy jesteście w zasięgu nalotu puszczonego na was, na minimapie zobaczycie dokładnie obwódkę, gdzie ten nalot będzie zadawał obrażenia. Będziecie mogli więc w łatwy sposób ominąć totalnie ten nalot, wychodząc po prostu z tej strefy, gdzie nalot obrażenia zadaje. I to będzie bardzo widoczne, to jest na czerwono zaznaczone, bardzo łatwo będzie od teraz ominąć nalot, jeżeli oczywiście on gdzieś tam jest na was puszczony i musicie to zrobić, bo nie jesteście w budynku. Kolejna rzecz, gdy w powietrzu jest wrogie UAV, no to wcześniej były albo komunikaty głosowe, że enemy UAV above, albo po prostu jakaś dźwiękowa wskazówka, takie piknięcie, że zostało aktywowane wrogie UAV. Teraz dodatkowo obwódka minimapy będzie po prostu migała na czerwono. To będzie oznaczało, że wrogie UAV jest w powietrzu, więc też będziecie mieli bardzo łatwy sposób na to, żeby uzyskać informację o tym, że no po prostu jakiś przeciwnik w pobliżu będzie miał o was informację, bo jest jego BSP aktywowane. Także kolejna świetna według mnie zmiana. Szkoda, że tak późno takie rzeczy są wprowadzane. Szkoda, że to jest wprowadzane jako content, a nie po prostu jako z dnia na dzień poprawa gry, no ale to już w zwyczaju ma Activision. Wrzucanie tego typu rzeczy jako zawartość sezonowa, żeby te sezony wyglądały na olbrzymie. Sprawa jasna. I to były te dwa najważniejsze quality of life changes, jakie sobie odnotowałem. Według mnie bardzo, bardzo fajne. Jeżeli to będzie działało tak, jak pokazywali, jak ma działać, a ja wam to teraz opisywałem, to oczywiście zmiana na plus. Moi drodzy, w kwestii nowości jeszcze w tym drugim sezonie, no to mamy Fortune Skip powracające. Ta mapa wygląda dużo inaczej niż ta pierwotna, jest dużo bardziej, bym powiedział, porozwalana, w sensie wygląda tak bardziej postapokaliptycznie, nie tak kolorowo, jak wyglądała jeszcze za czasów oryginalnego Warzone. Natomiast w kwestii ciekawych rzeczy związanych z Fortune Skip, to tam dostępne będą, moi drodzy, niestety od środka sezonu, więc nie teraz na start, ale chociażby nowe killstreaky. Jednym z tych nowych killstreaków jest Bunker Buster, czyli, moi drodzy, dosłownie rakieta,
która spada na pozycję i ona będzie najlepiej działać przy ataku na budynki. Spada na budynek, zadając obrażenia budynkowi. Przeciwnicy będący w tym budynku otrzymują obrażenia. To zadaje obrażenia na trzech poziomach, czyli jeżeli budynek jest trzypoziomowy, to każdy z poziomów dostanie obrażenia. Jeżeli jest czteropoziomowy, to ten czwarty poziom najniższy już obrażeń nie dostanie. Ale dodatkową funkcją prócz tych obrażeń jest też, moi drodzy, efekt gazu, który się rozprzestrzenia po tym uderzeniu. I to jest ten sam efekt, jak ktoś wam rzuca gaz łzawiący. I po prostu wiecie, postać nie może celować, zasłania ręką twarz, kaszle, no generalnie ten efekt. Ten efekt ma trwać aż 25 sekund, także będzie to bardzo skuteczna metoda na wyplewienie szczurów siedzących w budynkach. Ten killstreak. Zobaczymy, jak to będzie w praktyce działać, ale w teorii wygląda dosyć interesująco jako jedna z taktyk, oczywiście chociażby na ten typ graczy. Kolejną totalną nowością na Fortune's Keep jest mobilne POI, czyli mobilna miejscówka, tłumacząc na polski, i to jest po prostu taki jacht pływający wokół Fortune's Keep. Ten jacht jest ekskluzywny, zawiera, moi drodzy, bardzo wysokiej jakości lód. Do tego ma na sobie wieżę UAV swoją, czyli można aktywować sobie wieżę UAV. Posiada oczywiście rzeczy takie jak odnawianie amunicji, tak jak mówię, wysokiej jakości skrzynki do otworzenia. Dodatkowo posiada też swoją personalną, indywidualną stację dekontaminacji, co będzie pozwalało siedzieć na tym jachcie w zonce, bo będzie to tworzyło swoją własną zonkę. Co prawda to działa tylko do czwartej strefy, więc nie będzie można tego nadużywać w końcowych zonkach, ale no do tej czwartej strefy będzie to naprawdę bardzo, bardzo mocna rzecz. No i generalnie to się nazywa Research Vessel i wygląda to na hot miejscówkę, gdzie będzie bardzo dużo ludzi lądowało, pomimo że to jest na skrajach mapy, bo to oczywiście pływa wokół wyspy, no to naprawdę, że tak powiem, nagrody związane z lądowaniem tam są zacne, więc wydaje mi się, że dosyć ciekawa rzecz. I na sam koniec, moi drodzy, było tam mówione dużo o rankedach, natomiast o tym pewnie osobny odcinek nagram. Było to bardziej tłumaczone niż coś tam rewolucyjnego pokazywane. Także, moi drodzy, na tym się nie będę skupiał, ale powiem jeszcze o nowym tym evencie. Event Horde Hunt. To jest dosłownie event polegający na tym, że zbieramy kości i czaszki zombie, bo jest to event związany ze współpracą z serialem The Walking Dead, czyli ten sam motyw, który wielokrotnie na tych eventach się w grze pojawia. Tym razem będą to zbierane kości i czaszki z zombie. Co tydzień będą innego rodzaju kości czy tam czaszki do zdobycia, w zależności od tego, jakie zombie będą. Różnego rodzaju zombie z trybu zombie, dosłownie do Warzone i do multi, i wtedy będzie trzeba specyficzny typ zombie zabić, żeby móc tam odblokować nagrody z tego tygodnia, bla bla bla. Ale ogólnie finałową nagrodą za ten event Horde Hunt będzie skin Killshot do operatora. Niestety nie pokazali nam, jak on wygląda, ponoć fajnie wygląda, także być może jest to troszkę ciekawszy format eventu niż te, które były do tej pory, bo zazwyczaj były jakieś kamuflaże, które nie zawsze były fajne. Teraz jest skin do operatora finalną nagrodą za to, więc to też warto podkreślić. No i w kwestii tego kola z twórcami to tyle. Najciekawsze rzeczy dotyczyły oczywiście tych zmian quality of life w gierce i tych zmian poprawiających jakość grania na myszce, także mam do was prośbę. Jeżeli gracie na myszce, dajcie znać po tym update'cie, czy faktycznie to granie na myszce jest troszkę przyjemniejsze. Ja zdaję sobie sprawę, że dalej nie będzie tak przyjemne jak granie na padzie, ale powiedziałem o tym na wstępie. Ta gra jest robiona specjalnie pod pady i osobiście chcę, żeby tak zawsze było, bo po prostu wolę grać na padzie. Natomiast no wiadomo, że pewne rzeczy wymagają tutaj zmian, no bo między innymi ten aim assist jest po prostu za mocny i mocni gracze nie potrzebują tak mocnego aim assista, a słabi gracze no nie powinni być tacy precyzyjni dzięki temu aim assistowi. Tyle ode mnie, moi drodzy. Widzimy się dzisiaj na streamie, gdzie lecimy z sezonem drugim, także serdecznie was zapraszam. Bądźcie, bo będzie ciekawie. Rankedy, nowa zawartość. Będzie grubo. Do zobaczenia, do usłyszenia. Mój Goldzar, na razie.